FabLab Bielsko-Biała, witamy serdecznie wszystkich członków projektu FabLabNet. Chcieliśmy podzielić się swoimi doświadczeniami ze współpracy z zakresem edukacji. Goszczę ze mną pana dyrektora Janusza Berka, który jest dyrektorem szkoły technicznej, kształcącej w zakresach technicznych, reklamowych. Mamy w związku z tym takie pytanie, bo w tamtym roku prowadziliśmy szkolenia dotyczące wykorzystania modelowania 3D i szybkiego prototypowania. Jak pan ocenia tę współpracę? Jak te szkolenia się przydały uczniom? Czy podniosły ich kwalifikacje? Szkolenia najbardziej przyczyniły się właśnie przede wszystkim do tego, że uczniowie podnieśli swoje kompetencje, zwiększyli swoje kwalifikacje, ponieważ szkolenia zakończyły się podsumowaniem i otrzymaniem certyfikatów, które potwierdzały zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu drukowania i skanowania 3D oraz projektowania przestrzennego, które uczniowie realizowali na aplikacjach i programach typu CAD. Całość zajęć przebiegła bardzo sprawnie, efektywnie były zajęcia prowadzone. W związku z tym bardzo pozytywnie oceniamy tę współpracę, te zajęcia zrealizowane. Młodzież wykazywała bardzo duże zainteresowanie tymi zajęciami. Mogła zetknąć się z nowoczesną technologią, z nowoczesnymi urządzeniami. I uważam, że taka współpraca jest bardzo potrzebna, szczególnie w dobie dzisiejszej gospodarki, którą określa się mianem gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego, że mówi się, że najcenniejsza jest wiedza. Ponadto większość gospodarek swój rozwój opiera właśnie na innowacjach, na zaawansowanych technologiach. A FabLaby pozwalają na dostęp do tej wiedzy. Dlatego uważam, że są potrzebne, a wręcz niezbędne. Czy myśli pan, że jest miejsce dla takich organizacji jak nasza, które oferują dostęp do takich miejsc kreatywnych, rozwoju kreatywności? Czy oprócz tego coś jeszcze, jakaś dodatkowa wiedza by się przydała w FabLabie z zakresu nie tylko drukowania 3D, ale na przykład takiego wspomagania jakiegoś tam kreatywnego myślenia, warsztatów kreatywnych, takich szkoleń dodatkowych? Jak najbardziej. Moim zdaniem jest to bardzo dobre miejsce właśnie przede wszystkim do eksperymentowania, do realizacji własnych pomysłów i tego typu miejsca wzmacniają właśnie kreatywne myślenie. Młodzież może w bardzo dobry sposób tutaj realizować swoje hobby. Mogą projektować pewne elementy i mogą wydrukować to, co zaprojektowali, chwycić do ręki i sprawdzić, czy zrobili dobry model. Także myślę, że jest to jak najbardziej wskazane i ta współpraca, i istnienie tego typu instytucji. Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze i jeżeli byłaby taka możliwość w przyszłości, oczywiście będziemy chętni do tego, aby nadal współpracować w tym zakresie. Czy doświadczenie zawodowe podpowiada panu, że możemy to także zastosować do już grupy docelowej, takiej poszkolnej, dla dorosłych osób, które chcą coś jeszcze dalej zrobić, jakichś innowatorów, potencjalnych nowych inżynierów? Myślę, że tak, ponieważ każdy taki nowy inżynier, każda osoba, która kończy szkołę techniczną, studia, no najpierw musi się nauczyć też działać w praktyce. Tą wiedzę, głównie niestety teoretyczną, którą zdobywają w szkołach, na uczelniach, choć no coraz częściej już ona jest wiązana z praktyką, ale jak to mówią, praktyki nigdy za wiele. Dlatego FabLaby no stwarzają taką możliwość właśnie, żeby rozwijać te umiejętności praktyczne. I na pewno będzie to duże wsparcie dla tego typu osób. A co by pan powiedział takim osobom niezdecydowanym w krótkiej jakiejś takiej zachęcającej informacji, żeby korzystali z tego FabLabu? Przede wszystkim trzeba przyjść i zobaczyć. A to przede wszystkim. Sprawdzić, jakie są możliwości i porównując to do tej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia we własnej szkole, uczniowie jak zetknęli się z tym sprzętem, z tą technologią, można powiedzieć, rozwinęli skrzydła. Rozwinęli skrzydła i zaczęli
tworzyć bardzo ciekawe projekty. Przede wszystkim dlatego, że właśnie mogli później sprawdzić w rzeczywistości, co zrobili, jak to funkcjonuje, jak działa dany mechanizm. No to super, bardzo się cieszę, że FabLab jest przydatną instytucją. Mam nadzieję, że będziemy dalej współpracować i życzymy wszystkim chętnym i innowatorom potencjalnym otwartego dostępu do FabLabu. Zapraszamy do współpracy serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.